Jak co roku Jacek Krywul spotkał się ze sportowcami, szkoleniowcami, działaczami sportowymi oraz olimpijczykami spod Beskidzia. Spotkanie było okazją do sportowego podsumowania minionego roku oraz wręczenia pamiątkowych statuetek harnasia dla wybitnych przedstawicieli świata sportu. Wśród trenerów wygrał Paweł Połtorzecki, szkoleniowiec i prezes KSA Atemi, wychowawca rzeszy medalistów w karate. Najlepszą drużyną kapituła wybrała Rekord. Sportowcem roku 2015 został ponownie Sebastian Kawa. W imieniu złotego medalisty Światowych Igrzysk Sportów Lotniczych statuetkę harnasia odebrał Tomasz Kawa, ojciec, nauczyciel i mentor.